Cmentarz Centralny jest największą nekropolią w Polsce i trzecią w Europie. Pochowanych jest tam ponad 300 tysięcy osób, co daje prawie drugie tyle, ile jest obecnie mieszkańców w Szczecinie. Dziś na terenie cmentarza tłumy ludzi zmierzały do grobów swoich bliskich, aby oddać się zadumie i refleksji. Jednak Cmentarz Centralny to również spora dawka historii i upamiętnienie ważnych wydarzeń i osób. Nie brakuje tam także bardzo starych i zachwycających nagrobków. Jednym z nich jest nagrobek rodziny von de Wies, Aleja Zasłużonych czy pomnik tym, którzy nie powrócili z morza. To miejsca, które warto zobaczyć i zatrzymać się przy nich. Cmentarz Centralny jest swoistym pamiętnikiem historii i to zarówno historii jednego człowieka, jak i historii o zakresie ogólnopolskim. Może warto zatem czasem zboczyć ze znanej nam trasy i spróbować ten pamiętnik przeczytać?